Projekt został skierowany do osób zamieszkałych na terenie czterech powiatów, to jest powiatu myśliborskiego, pyrzyckiego, choszczeńskiego oraz gryfińskiego, do osób, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, bądź są obecnie na wypowiedzeniu. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 50 osób, z czego 30 osób to osoby zainteresowane otrzymaniem środków na rozpoczęcie własnej firmy, a 20 osób to osoby zainteresowane uzupełnieniem bądź podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych. Z grupy 30 osób 25 otrzyma środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, natomiast 20 osób, jak już mówiłam, odbędzie szkolenie indywidualne pod kątem własnych predyspozycji zawodowych, a następnie zostanie skierowanych do odbycia półrocznych staży. Przy wsparciu finansowym na założenie własnej działalności zaplanowane też zostało wsparcie pomostowe, które będzie przeznaczone na podstawowe opłaty działalności gospodarczej.